Zieloni z dwóch wyjazdów po przerwie reprezentacyjnej przywieźli łącznie 3 punkty. Wygrali we Wrocławiu ze Śląskiem i przegrali z Legią w Warszawie. Mecz w stolicy dał trenerowi Szulczkowi sporo materiału do analizy. Widzimy, że wykazujemy więcej chęci do tego, żeby chcieć grać w piłkę. W strefie środkowej bliżej naszej bramki sumarycznie w skali sezonu wygląda to lepiej. Natomiast cały czas naszą bolączką jest to, co było również w styczniu tego roku, czyli trzecia tercja przeciwnika. Są dwa rozwiązania, albo się kupuje zawodników, albo się trenuje, a najlepiej robić jedno i drugie. Dla Warty wciąż problemem jest zdobywanie bramek. Drużyna z Drogi Dębińskiej w tym sezonie ligowym zaledwie 10 razy pokonała bramkarza rywali. Skupialiśmy się na działaniach w trzeciej tercji, czyli w pobliżu pola karnego przeciwnika. Uważam, że musimy poprawić poruszanie się tak, żeby bardziej linię obrony absorbować, żeby nie stać przy obrońcach. W środę Warta rozegrała sparing z trzecioligową Polonią Środa Wielkopolska. Poznaniacy wygrali 3-0, a gole zdobyli Enis Destan, Milan Koryn i Mateusz Lechowicz. Więcej czasu w tym spotkaniu dostali ci, którzy mają mniej ligowych minut, a także młodzieżowcy. Docelowo chciałbym, abyśmy łącznie w skali jednego sezonu rozgrywali około 16-20 sparingów, licząc ze sparingami letnimi i zimowymi. Jeżeli rozegramy 5 w lato, jakieś 3-4 w zimę. I do tego dojdzie 7-8 takich meczów pomiędzy, tak jak graliśmy z rezerwami Śląska, z Pogonią Szczecin w przerwie na kadrę, czy teraz z Polonią Środa, to myślę, że to wspomaga proces treningowy. Najlepiej dla mnie z perspektywy przygotowania do meczu pucharowego jest to robić tydzień przed meczem pucharowym. Jagiellonia natomiast wczoraj sensacyjnie odpadła z Fortuna Pucharu Polski. Lepsza od drużyny z Białegostoku okazała się Lechia Zielona Góra. Mimo tej wpadki Dawid Szulczek wysoko ocenia możliwości drużyny trenera Stolarczyka. Jagiellonia ma bardzo dobrych piłkarzy. Chce też promować młodzież. Kilku wprowadzają bardzo odważnie do ekstraklasy i to zawodników w wieku juniora. Natomiast no samo to, ile bramek, asyst ma Marc Gual i Jesus Imaz, świadczy o tym, że z przodu tam jest naprawdę bardzo dużo jakości. Mecz Warty z Jagiellonią rozpocznie się w sobotę o 17:30.